No ja w końcu dzisiaj z Irkiem tam coś sprawdzamy, jesteśmy w innym miejscu, gdzie nie byliśmy nigdy. Jakiś sygnał 50. Zobaczcie, takie coś wyskoczyło. O, jakie ładne to jest. Ej, to był jakiś macuszek chyba, czy coś. Zobaczcie, jakie to jest. To takie... To taka książka jakby, jakaś taka. Z takim zapięciem chyba, tak? No proszę. Taki jakiś łańcuszek, znaczy takie... taka ozdoba jakaś. Taka niby księga. Aluminiowa oczywiście, nie? Żeby nie było, że to złoto, nie? Bo to leciutkie jak piórko. Ale jest fajne. Taki kawałek zdobienia. To to jest jakieś takie... Aha, cienka blacha. No nie wiadomo co to. Taka fala jakby ogień. Jeszcze sygnał był i zobaczcie, tu jest ten środek następny. Ten taki plastik jakby, co był z tamtej strony. Później to może jeszcze nagramy na koniec. I tu jest taki jakiś taki o... A Gdańsk coś tu. Nie wiem o co tu chodzi. CL... Coś tam jest i herb Gdańska jakby, no. Takie po prostu, to z PRL-u. Aluminiowe takie, jakieś takie o. Oliwa, o. Teraz widzę. Oliwa, Gdańsk Oliwa. O, to jest dala, zobaczcie, granata z dala z normalnie. Kurde ty, ale nie wiadomo co to jest. Latarka? Jak, nie, no jak latarka? Nie, to jest... Granat, patrz, normalnie tu zawleczkę odbezpieczył, wyrzucaj. Wyrzucaj! Uciekaj, kurde. Znalazł plecak spadochroniarza. Ej, spadochroniarz może jeszcze na drzewie gdzieś wisi. No tutaj gdzieś. Może tam jeszcze jakieś jakieś te, po nim zostały te. Zrzut spadochronowy. No to pewnie jakieś harcerskie, myślę, co? Pokaż te sprzączki, ten jak to wygląda. Ktoś może będzie wiedział, mniej więcej, czy to z jakiegoś harcerza starego, za komuny, czy... No może być, nie, w sumie. Bo to jest spód taki gumowy, nie? No ale nie, no trochę lat już ma, nie gadaj, zobacz, z niego już firana została. Kurde, patrz. Z niego firana została. To mówię ci, że to jest spadochroniarza, o zobacz ile jeszcze tych, jeszcze różnych min, granatów, bomb. O, widzicie tu na tym kołku? Patrzcie. No, na tym pieńku. Tak. To kurczę, to jest, ja ci mówię, to jest po jakimś ruskim tym, jakimś dywersancie czy coś. No wiesz. To może żołnierzy Putina. Nie, dobra, nieważne. No, Irek mówi, że ten spadochroniarz on się tu golił, zobaczcie. Miał sobie taką polową łazienkę zrobioną. Hej, pozdrawiam. No, tak, no a gdzie on miał się golić, kurde? No tak, no. Normalnie, w lesie pod drzewem i finał, nie? Lustro miał w plecaku załadowane. Trochę za duże, no ale co? Miał co miał, no. No, taki o. Tu widać. Jakaś droga była, wyrabiali pewnie drzewo jakiś czas temu. I chyba współczesna moneta, co? 46, 47, co? 2 złote z PRL-u czy 5 groszy? Co to jest? 5 groszy nasze współczesne. Ale to chyba stare będzie jeszcze. Który rok? 90 lata? 90. 90 chyba 7, tak? No pokaż się tutaj. Nie widzę, kurczę, ślepik się już robi. 97. Pozdrawiamy rocznik 97. To teraz to miałem taki słaby sygnał. Dość głęboki, znalazłem taki kawałeczek żelazka takiego śrutu. Ja sobie myślę, to nie może być ten sygnał. Około 40 było. No i z boku kawałek już miałem wykopane. Gaciak, a nie, to jest ten, jak mówią, od jakiejś plandeki czy od czegoś, tak? Niemieckiej, z wojny, od jakiejś płachty. Płachty, niech będzie płachta. Trzy dziurki. To Artur GT wie chyba, coś mówił ostatnio nam coś. Pozdrawiam go. Taki sygnałek. Taki 45. Coś w ziemi było i jest moneta, a tam był ten guzik z tej płachty. A tu zielono mi.
Oby to było coś fajnego. Jeden fenik chyba, tak? Cesarstwo. Tak jest. O, już dawno nie znalazłem. Chyba takiego fenola, nie wiem, nie pamiętam teraz. Kiedy ostatnio, ale... Rocznika wam nie powiem. Ja jestem w takim lasku, takim zacienionym. Wiecie? Taki fajny lasek. Ale przeszukane tu już. Bo oczywiście już parę śmieci na wierzchu wykopałem. Jakieś, znaczy wziąłem jakieś blaszki cynkowe. No i zakopałem jedną taką większą dziurę. Ktoś zostawił z tych naszych zajebistych poszukiwaczy. No. Irek tam gdzieś, kawałek dalej, tam gdzieś chodzi. Pokaż tutaj. Reda przez dwa R? E? Nie, Rychy Eda. Reda. Po niemiecku. No. Reda. Ry samochacie ten. Co? 20 to. Znaczy co? To nie powinno być ten. Się nie powinno mówić jak? No. Z. Aha, to nie jest Sopot. To nie jest Sopot. Zoprot. Nie wiem, może to ktoś sobie może to rozkmini, rozczyta. Bo co, to było tak zagięte, tak? No. Zaginane. Tak. Miedziana to jest. To jest znamionowa jakby taka ta płytka. No dobra. Co? Z napisem. Gaciak. Gaciak z napisem. No to jest już gaciak normalny taki. Ja mam niby z tej plendeki. Co? Pokaż. Napis ma. Ten gaciak. To jest. Ha, no nie, w sumie to może jakiś. Z jakichś dostaw wojennych albo coś jakiś. Nie wiem, wiesz. Nie no, widać, nowy to on nie jest, nie? Może być jakiś amerykański. Taki ładny amerykański. No tak, ruski. I co, chodzisz na 20, tak? Na 20 chodzisz teraz? Tak. Na jednej? Mhm. No. No, można próbować. Tu mi gdzieś dziurki, kurczę. Kopnąłem tak za bruździe było i gdzieś tu mi aż tak daleko wyjechało. Ale gdzie? Gdzie ten sygnał jest? A jest tu. Tu? Guzik. Guzik? Co to jest? Kaszubski brakteat. Co za jaja. Kaszubski brakteat, proszę Państwa. Zygmunta III Kaszubskiego. I robimy sesję zdjęciową. Zobaczcie. Czarny kapsel. Najpierw kapsel mi wyskoczył. Później z boku butelka leżała. To jest chyba stara butelka od specjala. No tak. Takie były butelki. Od piwa. Przedtem. Od chyba większości firm. Ten firm. Albo od wszystkich nawet. Nie wiem, już nie pamiętam. Czy były jakieś inne, ale to jest ta tradycyjna. Z kapslem jeszcze. Chyba ją wezmę. O kurczę, wiecie, miałem taki gówniany sygnał z żelazem. Taki naprawdę, a mówię, kopnę, zobaczę co to za kawałek jakiś. A tu się zdziwiłem. Zobaczcie. Przy żelazie coś było. Czyli przebijało coś, żeby kopnąć. Co to jest? Jo, nie gadaj, że to jest ta dupka od baterii jakaś. A, bo to jest chyba z żelastwem coś tu. No. Nie wiem co to. O, to mi wygląda na kaszubską fibulę. Nie, się nabijam, nie? Ale to jest, to było z żelazem. Zobaczcie tutaj. Jest skorodowane. Coś od czegoś. Ale to chyba nic. O, tu ma jakieś takie... A, to jakaś broszka może była. Z metalową wpinką. Tak, bo to by wyglądało tu i tu. Czyli taka broszka jakaś. Zobaczę, czy coś będzie tutaj. Jakiś obrazek, ale chyba nie. To chyba coś już się odkleiło albo wypadło stąd. No, tak jak mówiłem, zobaczcie. Coś tu było z żelazną jakąś wpinką. I tylko takie małe ząbki widać, takie zdobienie. A w środku nic. Czyli to była taka broszka bida. Nie no, nie wiadomo. Coś było naklejone pewnie coś. Albo jakieś takie plastikowe. A ja już miałem nadzieję, że to jakieś, kurde. Że to jakaś fajna moneta albo co, a tu. Kurczę, nawet takie znaleziska się trafiają.
od starej kozy jakiejś, do jakiegoś piecyka. Irek! Widzę cię! O, panorama miasta. Ale, ale fajne ujęcie. Czekaj. Ale to fajnie wygląda. No weź tu głowę wstać. O, dzień dobry. Ty masz dobrze, kurde, poleży. Po tego. Tu... Dzisiejsze skarby. O, zobaczcie, jak to jest telewizor 3D, że można normalnie wziąć ten. No tak, trzeba iść filmu. Tu przyszłościowo myśleć, nie? No. No. Co tam znalazłeś? Łyżkę, o. Aha, łyżkę, no. Tam widzę, że tam jest, tam ma iść chyba ta droga przez tą Puszczę Darżubską, nie? To ma być ta droga przez ten, nie? Przez Puszczę, co miało być już, znaczy jest od paru lat niby już tam coś organizują. Widać tam, zobaczcie tam, tak, o. Ludzie tam spacerują, tam już jest tak ubite szeroko. Już te podłoże zrobione pod ulicę. A my tu znajdujemy jakieś pierdoły. Co to mogłoby być? To wygląda jak jakaś, Irek mówi, że to jest sprężyna z łóżka jakaś. Możliwe. Tu jest coś z plocaka. Bo te hałdy, zobacz, te hałdy ziemi, oni mają to ściągnięte. Z tego. Study. Study. O, panie. To było coś dobrego. Wino. Albo dobra wódka. Ale fajnie, z koniem jeszcze, widziałeś? Jeszcze koń jest taki. Ciekawe, stare? Czy nie? Takie aluminiowe bardziej. Ciekawe, co to. Stud. Wierzysz? A takie mi tutaj, zobaczcie, jakie młode mrowisko. Zaczyna się dopiero. O, taka malutka kubka. Tu nie będę właził, bo tu już jest cały ich teren. Wszędzie oblegają. Widać, chodzą. Ale kurczę, malutka kopica. Dopiero się zaczyna pewnie to. Parę lat, może dwa lata, czy ileś, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, nie znam się w sumie, jak długo mrówki budują te mrowisko, ale widać nawet świeże igły. Takie jeszcze zielone. Może to ma dopiero parę tygodni, nie wiem. Takiego małego nigdy nie widziałem. Ale fajnie to wygląda, naprawdę. Macie, ile tego, ile ich tutaj jest. Wszędzie mają wyjścia w ziemi. Naokoło. No to by chyba raz, dwa urośnie, ja myślę. Się uwijają. Noszą różne. Jedni jedzenie, inni. Inni, o. Igły, tam widzę, akurat tak igłę niesie. Kurde, nie? To jest całe życie męczarnia. Tak jak my w sumie. Non stop praca, na okrągło. Kurczę, przez te rękawiczki nie mogę tego... Kurde, ja nie wiem, naprawdę. Co tu robi coś takiego? No świeża plomba, no. Widać, że tu... Tak, w środku lasu. Chyba, że coś było wywalone z nią, no. Jeszcze jakby taka nieodbita może albo... Albo tak słabo jakoś tak naciśnięta. Wiecie, o co mi chodzi tu. O, tu dwie jakieś te żyłki wychodziły, a tu tu wchodziły. No. Takie kurde. Ej, nic to nie daje. No. Tu na takiej leśnej ścieżce sygnał był naprawdę głęboko. Już myślałem, że jest klamra. Kurde, a to mnie zmyliło. Bo tak wygrzebałem rękawicą. A tu blacha cynkowa. Coś od czegoś. Tu jest kawałek jeszcze. O, nic więcej w środku nie ma. Samego tyle. Do śmieci. I coś tam mam. Miałem 33 sygnał. Aha, i chodzę tak. Park 2, 10 kHz. Prędkość tej reakcji. Jak to tam jest? Na 2. Tak sobie wziąłem dzisiaj. Idę gdzieś na polas, nie wiem gdzie indziej. Ja chodzę na tej ścieżce tu. I zobaczcie, coś tam jest. Coś tam jest, ale to nie będzie moneta, to jest jakiś, guzik, taki cieniutki gaciak, ale jest, czyli dzisiaj znowu guzikowo, tak jak to Mustafa Gold zawsze miał, mówi, że jak pierwszy guzik, to
To będzie klątwa guzika. No i ja też mam tak chyba coś. Mówiłem ostatnio więcej guzików niż monet. O, taki fajny grzybek leżał przewrócony. Kurde, co to komuś... Ktoś go zahaczył, przechodząc, czy co, czy mu wypadł. Kurde, nie wiem, wziąłbym, jakbym jeszcze parę znalazł. To bym wziął, ale tak w sumie to tylko jednego widziałem, pod grzybka ciemnego takiego. A tak nic. Czyli chyba u nas jeszcze chyba za dużo tych grzybów nie ma. Nie wiem. Nic, zostawię go. Teraz taka znajda. Jeszcze pełny, bo to jest z żelazem przebijało, no. Taki coś. To pójdzie oczywiście do śmieci. O, ktoś tam łazi. A Irek tam łazi. A ja go wołałem, skąd on się tam wziął? Nie wiem. Adi, jak będziesz to oglądał, nie? Adi Wejherowo. Pozdrawiam serdecznie. Nie uwierzysz, normalnie o dziwo u nas zaczęło padać. Normalnie szok, no. Idę zobaczyć. Irek tutaj wrzęczy tym wibratorem. Coś tam, o, jakaś butelka tu jak zwykle. Kurde. Wrzęczy wibratorem, jakby nie może znaleźć. Też ten mój wibrator. Nie, tyś, to ty ślepy już jesteś, a nie. Bo bateria może ci siada już. No jest przecież. Ty tak, przecież masz ten, no to no jak no? Jak cię oszukuje? Cały? No ja też znalazłem cały. Tam na drodze. No on do śmieci pójdzie. To pesza, nie? Śmieci, przecież co to? No wywalisz do śmietnika później. No tak. No. I ja powiedz, jak się sprawuje wykrywacz. Wykrywacz się sprawuje dobrze. No. Chciałem tylko powiedzieć, że przydałoby się więcej szczęścia. Tak. Ja mówiłem już Adiemu, jak to będzie oglądał, że o dziwo u nas zaczęło padać. No pierwsze jest kurde, no a tyle czasu nie padało, zobacz, no. Ja nie wiem. Ta susza taka, nie? No. Piękny sygnał, mogę wam demonstrować. Tutaj 70 parę, myślałem, że już jakiś polmos będzie, ale nie, guzik. Guziczek. Czysty. Czysty, no ale na pewno wojskowy. Czysty. Uszko jest. Szkoda, że czysty. A że nie, na przykład wrześniowy. No ale nic, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ale jednak ta klątwa guzika jest. Pozdrawiam. Olej Mustafa Golny. Jaka moja koncepcja jest tak. Tu zjadł rybę, puszkę ryb. Nie? Zobaczcie. Tu wypił piwo. Wypił piwo. A wiecie, ryby do piwa, taka puszka i ten, to zagotowało mu się. Zabulgotało w żołądku. A tam już się załatwiał. Piękny sygnał. Takiego koloru potrzebowałem. Żółte jak słońce. I zobaczcie, słońce wylazło. Chyba, kurwa, nie wiem, Adi nam chyba trochę przesłał. Może, kurczę, może chociaż MMS-em. Albo co, no pięknie. To dla tych, co lubią takie podsumowania tylko oglądać. Zobaczcie, to pewnie tak wyglądało, tak jak mówiłem. Takie. O, Gdańsk Oliwa. Trzy bepeszki, to do śmieci pójdzie. Te z plandeki, jak to mówił Artur GT. Pozdrawiam, Gaciak. To musiała być właśnie jakaś ta kaszubska broszka. 5 groszy. 97, jak się nie mylę. Jeden fenik. Cesarstwo, nie wiem który rok, bo człowiek już w tym wieku jest ślepy. No niestety. Ale zobaczcie, tu mam kurczę butelkę od specjala. Tak mi się bynajmniej wydaje, że te kapsle nie miały jeszcze napisu specjal. I tu mam jeszcze jeden zastępczy, jeszcze jeden dziś jestem na wymianę, jakby ktoś chciał. No i oczywiście pamięci Sławka, Tora z Torunia. To Irek ją nosi, ja swoją mam w piwnicy. Irka tutaj mówi, tubka musi być. No teraz to na ciebie przeszło. Też tu miałeś gaciaki, nie? Te ostatnio, nie? Tu coś chyba z plandeki to było chyba, nie? Tak, uszko z plandeki. O, ty masz tego jeszcze znalazłeś? Tak. Arseniak. Arseniak. No i takie tutaj różne, o, takie zdobienia jakieś te. I to ten stud z koniem takim.
Takie tu wychodzi. Aha, to jest najlepsze. Kurde, to nie wiadomo co to. To są takie same skróty, żeśmy tu sprawdzali. Tak to wygląda, wiecie. Ciężko coś tutaj się dopatrzyć. Ale tu jest to Średa, jakby Sopot. To chyba wychodzi na Sopot. I tu takie różne skróty. Czyli to mogło być coś powojennego, gdzie używało się jeszcze nazw niemieckich też. I tyle. No dobra, słuchajcie. To do następnego. Jeszcze wystartujemy, nie? Pewnie. Pewnie tak. Nagrywam teraz taką ciekawostkę. Zobaczcie, Irek ostatnio znalazł taki mały portfelik skórzany Niemca. I zobaczcie, ile ty mówisz, tu jest 50, ile tu było? 40, około 50 tych pinningów. Zobaczcie, jaki stan jeszcze. Jakie lustro było. Ja, aha, to jest ta właśnie, ta koniec tej, koniec cesarstwa, a tu już wojna. Ale jaki stan, zobaczcie, jeszcze lustro jest. Normalnie lustro jest na tych monetach. Ale jaja, kurde, piątka. Lustrzanka. Lustrzanka. Naprawdę. Kurde, Irek, ty się jeszcze nieźle sprzedał, jak ci powiem. Ktoś, kto jest... No pewnie, ktoś, kto zbiera, to jeszcze... Jak ktoś zbiera, to przyjdzie do mnie, dostanie to za darmo. To jeszcze chętnie by kupił. No niektóre już wiadomo, to są cynkowe, ale zobaczcie, jakie stany są fajne. No dobra, nie będziemy się roz... Aha, i napastek jeszcze był w tym miejscu, no? No, tam obok zaraz.